znaczy ten tom się nazywa Hilasterion i mogę mieć takie przypuszczenie, że są wśród Państwa osoby, a może ich jest nawet niemało, które nie spotkały się nigdy z tym słowem i jestem winien najprostsze wyjaśnienie. Otóż Hilasterion to jest słowo greckie. Ono jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa kapporet. Po polsku oba te słowa są tłumaczone w Nowym Testamencie, a też w Starym, jako przebłagalnia. Przebłagalnia. Natomiast dosłownie ten hilasterion i kapporet to jest wieko Arki Przymierza. To górne wieko to było miejsce, na które raz w roku żydowskiego święta Jom Kippur zlewano to wieko krwią zwierząt. To był dzień pojednania z wielką taką religijną wiarą i intuicją, że sprawa pojednania z Bogiem jest wielką, że ona się domaga krwi. Szlak zaczopowany przez grzech między Bogiem i człowiekiem.